Historia uczelni, dziś Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie, rozpoczęła się 30 lipca 1971 roku, gdy ówczesny prezes Rady Ministrów Piotr Jaroszewicz podpisał ustawę powołującą Wyższą Szkołę Nauczycielską w Częstochowie. Ogromną zasługę w jej powstaniu miał dyrektor studium nauczycielskiego, docent dr Konstanty Zajda. Uczelnia przejęła po studium nauczycielskim bazę dydaktyczną, budynki i kadrę naukową. Oto docent dr Marian Jakubowski, pierwszy rektor. Wraz z nim pracę w uczelni na dwóch wydziałach rozpoczęło 95 dydaktyków, w tym 12 docentów i 7 adiunktów. Wydziały matematyczno-przyrodnicze oraz pedagogiczny przyjęły ponad 220 słuchaczy. Sukcesem było powołanie 4-letnich studiów magisterskich w 3 roku działalności. Konsekwencją tego wydarzenia było przekształcenie uczelni w Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Częstochowie w 1974 roku. Tam, gdzie młodość, tam zabawa. W piwnicy domu studenckiego Desygnat studenci zorganizowali popularny klub Tunel. W 1973 roku powstał klub uczelniany AZS. 1 lutego 1977 roku rektorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej został profesor doktor habilitowany Janusz Sztumski. Na studiach zaocznych wprowadzono nowy kierunek – zarządzanie oświatą i kulturą. Na potrzeby fizyki przeznaczono część desygnatu. Było to możliwe po otwarciu nowego domu studenckiego Skrzat. Studium religioznawstwa i nowy kierunek poradnictwo zawodowe uruchomił profesor doktor habilitowany Włodzimierz Brzezin. Fotel rektora zajął w grudniu 1980 roku wśród posierpniowych strajków. Stan wojenny wyłączył szkołę z działalności na 8 tygodni, do lutego 1982 roku. Przez 2 kolejne kadencje zarządzał uczelnią profesor doktor habilitowany Edward Polanowski. Udało się przekształcić Wydział Pedagogiczny w Pedagogiczno-Humanistyczny oraz uruchomić Instytut Filologii Polskiej. Mimo politycznej burzy, studencka kultura i sport nieustannie się rozwijały. Organizowano tradycyjne juwenalia. Nowe wydziały matematyczno-przyrodniczy, filologiczno-historyczny, pedagogiczny oraz wychowania artystycznego uruchomiono już za kadencji profesora doktora habilitowanego Józefa Świątka. Utworzono kolejne studia licencjackie – wychowanie techniczne, informatyka, ochrona środowiska i pedagogika pracy. Po rozwiązaniu PZPR uczelniany NZS podjął skuteczną okupację częstochowskiej siedziby partii przy ulicy Waszyngtona. Gmach stał się w pełni własnością uczelni dopiero w 1966 roku. To już za nowego rektora, profesora doktora habilitowanego Ryszarda Szweda. Prawie 20 tysięcy. Tylu studentów kształciła uczelnia w okresie ogólnopolskiego rozkwitu szkolnictwa wyższego. Profesor Szwed uruchomił kolejne kierunki, w tym nienauczycielskie. Język angielski, język biznesu, administracja, zarządzanie i marketing. W połowie dekady Jan Paweł II przyjął na audiencji przedstawicieli szkół wyższych, m.in. rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Odtąd podczas spotkań z pracownikami uczelni i księżmi akademickimi papież pytał, czy powstał już w Częstochowie uniwersytet. W styczniu 1999 roku zarejestrowano fundację na rzecz utworzenia Uniwersytetu Częstochowskiego. Na jej czele stanął ówczesny wojewoda Szymon Giżyński. Jubileusz 30-lecia powstania uczelni przypadł w nowym stuleciu. W styczniu 2001 roku Wydział Filologiczno-Historyczny uzyskał uprawnienia do nadawania stopnia doktora. Niebawem podobne otrzymał Wydział Matematyczno-Przyrodniczy w dyscyplinie fizyka. To wciąż było mało dla uniwersyteckiego awansu. Nowy rektor, profesor doktor habilitowany Janusz Berdowski, otrzymał natomiast zgodę na zmianę statusu z Wyższej Szkoły Pedagogicznej na Akademię imienia Jana Długosza. Nowa nazwa weszła w życie 1 października 2004 roku. Za kadencji profesora Berdowskiego w 2003 roku oddano do użytku magazyn książek Biblioteki Głównej. 3 lata później planetarium Instytutu Fizyki, najnowocześniejsze w Europie Wschodniej. Wydarzeniem była budowa Akademickiego Centrum Sportu.
uczelnia wciąż zwiększała liczbę doktorów habilitowanych z 51 w 2002 roku do 75 na koniec 2007. Doktor habilitowany inżynier Zygmunt Bąk, profesor Akademii Jana Długosza, podobnie jak poprzednik, kierował uczelnią dwie kadencje. W 2009 roku uruchomiono przy Wydziale Filologiczno-Historycznym studia doktoranckie w dyscyplinie Historia. W kolejnych latach uprawnienia do nadawania stopnia doktora uczelnia uzyskała w dziedzinach literaturoznawstwo, językoznawstwo i chemia. Do uniwersyteckiego awansu musiała jednak legitymować się 6 uprawnieniami do nadawania stopnia doktora. Wciąż miała ich tylko 5. Wydział Filologiczno-Historyczny w 2007 roku uzyskał prawo do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie Historia. Utworzone zostały także pierwsze kierunki studiów w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu, fizjoterapia, kosmetologia oraz dietetyka. W drugiej dekadzie nowego wieku oddano do użytkowania Akademickie Centrum Sportu oraz zakończono budowę gmachu Wydziału Nauk Społecznych. 1 września 2016 roku po raz pierwszy w dziejach uczelni gronostaje założyła kobieta, profesor doktor habilitowana Anna Wypych-Gawrońska. Pierwszym sukcesem tej kadencji było uruchomienie studiów magisterskich na kierunku prawo. Potem przyszły kolejne. 29 stycznia 2018 roku uczelnia uzyskała wyczekiwane 6 uprawnienie do nadawania stopnia doktora, tym razem w dyscyplinie sztuki plastyczne. Od razu rozpoczęto działania na rzecz zmiany statusu uczelni. W maju wicepremier Jarosław Gowin podpisał rozporządzenie o zmianie nazwy na Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy imienia Jana Długosza. Aktualne funkcje prorektorów sprawują prorektor do spraw nauki i współpracy z zagranicą dr habilitowany Janusz Kapuśniak, profesor Uniwersytetu Jana Długosza. Prorektor do spraw studenckich dr habilitowana Joanna Warońska-Gęsiarz, profesor Uniwersytetu Jana Długosza. Prorektor do spraw rozwoju dr habilitowany inżynier Zygmunt Bąk, profesor Uniwersytetu Jana Długosza. Opiniowaniem działalności i rozwoju Uniwersytetu zajmuje się Rada Uczelni, której przewodniczy dr Krzysztof Winiarski. Strukturę Uniwersytetu tworzą wydziały humanistyczny, prawa i ekonomii, nauk społecznych, nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, nauk o zdrowiu oraz sztuki. Uruchomiona została szkoła doktorska. Powstały nowe kierunki, m.in. ekonomia, kryminalistyka, dziennikarstwo i kultura mediów, psychoprofilaktyka, muzyka w przestrzeni publicznej. Rozpoczęto także kształcenie na studiach dualnych. W 2019 roku na pielęgniarstwie odbyła się uroczystość czepkowania połączona z otwarciem nowoczesnej pracowni. W ramach rozwoju nauk o zdrowiu Uniwersytet podejmuje starania o uruchomienie kierunku lekarskiego. Jesienią 2019 roku uczelnia uzyskała prawa do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie sztuki muzyczne. W roku jubileuszu 50-lecia uczelnia zatrudnia 450 nauczycieli akademickich. Wśród 160 samodzielnych pracowników badawczo-dydaktycznych prawie 60 ma tytuł profesora. Naukowcy prowadzą badania w 16 dyscyplinach. Realizowanych jest 19 projektów badawczych finansowanych na łączną kwotę blisko 20 milionów złotych. W wielu z nich uczelnia jest liderem, tak jak w największym dotąd projekcie badawczo-rozwojowym kierowanym przez doktora habilitowanego Janusza Kapuśniaka, profesora Uniwersytetu Jana Długosza. Celem projektu jest przeprowadzenie badań nad wspomaganiem dzieci z nadwagą, otyłością i jej powikłaniami metabolicznymi. Wyniki prowadzonych w uczelni prac badawczych są upowszechniane w wysoko punktowanych czasopismach naukowych i monografiach, a także na konferencjach krajowych oraz międzynarodowych. Jednostki uczelni dysponują nowoczesnym i bardzo dobrze wyposażonym zapleczem dydaktycznym i naukowym. Nad rozbudową i modernizacją zaplecza lokalowego uczelni czuwa kanclerz, magister inżynier Maria Róg. Wynalazki z Częstochowy są wyróżniane nagrodami i medalami. Pracownicy naukowi i doktoranci otrzymują nagrody i stypendia. Dziś w Uniwersytecie kształci się ponad 5000 studentów i doktorantów oraz kilkuset uczestników kształcenia ustawicznego. Uczelnia oferuje ponad 50 kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych i magisterskich oraz inżynierskich, w tym m.in. na kierunku psychologia oraz produkcja i marketing żywności, do których kształcenia uczelnia ostatnio uzyskała uprawnienia.
Wymiana międzynarodowa realizowana jest ze 170 jednostkami zagranicznymi. Dotychczas dyplom ukończenia uczelni uzyskało 70 tysięcy absolwentów. Wśród nich są znane postacie z obszarów m.in. nauki, polityki, kultury i sportu. Pamiętając o bogatej 50-letniej historii uczelni, patrzymy z nadzieją w przyszłość. Dzisiejszy uniwersytet to nowoczesny, interdyscyplinarny ośrodek naukowo-dydaktyczny, liczący się w kraju i za granicą.